Piękne widoki. Piękne. No tak dobrze jeszcze nie było. A. No wiecie co to oznacza. Nie piszcie więcej komentarzy. Proszę was. To może moje takie co dwudniowe, trzydniowe rozważania. Tym razem kwiaty. Tym razem walentynki. Rozmawiam ze swoją żoną. Mówię, to Cania, może w tym roku nie szalejemy z jakimiś kwiatami. Nie ma za bardzo tutaj czasu. Jeździmy tu. Cukierki? Kupa spraw do załatwienia. Ania mówi, dobra, no to tam śniadanie do łóżka zrobisz. Właśnie go związuję. Ja jeszcze pomyślę, co z drugiej strony. Mogę za to mieć walentynki od swojej żony. Natomiast już mniejsza z tym, dostałem informację, że tych kwiatów nie trzeba. No i tak przejechaliśmy 2 kilometry, słuchajcie. I mówię, że muszę jechać do tapicera, odebrać fotele i pod sufitkę do JCB. Ona mi mówi nagle, no to jak już będziesz jechał, to może pojedziesz te kwiaty kupić. Afriflora. A ja się pytam, no ale przed chwilką rozmawialiśmy, że nie dajemy, że nie ma kwiatów w walentynki w tym roku i coś tam innego sobie będziemy robić. O, grube interes z Afryki, kwiaty sprowadzałem. No, czyli to są takie właśnie ustalenia z kobietami. Mówi, że nie, a myśli, że tak. Także już 35 lat na karku. I prawie dałem się znowu nabrać, biorąc coś wprost do siebie, bez jakiegoś rozważania, że ona może myśli inaczej. Ale kwiaty już są. Ładnie. Tak wygląda wersja oficjalna. Po co ja wam to zamykam? Przecież chciałem wam coś pokazać. Proszę bardzo, efekt końcowy. Pod sufitka sporo z tym było zabawy, jednak nie jest jakiś regularny kształt. Kierownica, szybkie zbliżenie, dokładnie będziemy oglądać już po zamontowaniu. No i tak wyglądają fotele. Skóra na bokach i materiał w środku. No to takie moje trochę preferencje, żeby nie było jednak całość ze skóry, żeby tam się za bardzo nie pociło. Dzięki za rzucanie tych cen, ile to by mnie mogło kosztować. Nie przepłaciłem jednak. Powiedzcie mi ludzie, powiedzcie wszyscy. A ja wam powiem, czy przepłaciłem. Nie przepłaciłem jednak. Tutaj wyszło mnie to około 850 zł. Pod sufiteczka, kierownica i 2 fotele. No i tutaj jeszcze pan mi troszeczkę podklejał te gumy boczne od tych podłokietników. Widzę, że to jest zrobione. A była dziura, a już nie ma. Jednak kwestie wizualne w takich maszynach to też jest bardzo ważna sprawa. Słyszycie te piękne ćwierkające ptaszki, te piękne dźwięki. No i teraz pomyślcie sobie, że wystawiam takie piękne fotele tutaj gdzieś na hali i czekają do zamontowania, bo około będą czekać 2 dni. Nie, kupy. Nie chcemy mieć tu kupy na tym. Sio. Ty tam oglądasz, mi się uda. Skarby wsi? Skarby wsi? Na wolność chcesz? Nie ma problemu. Wiem, jak ci pomóc. Zapraszam do nas. Zapraszam do nas. Moje szczęśliwe dziecko. Cukierki? Tak. Zadek kupił twarde cukierki. Taki bukiet przygotowałem. Właśnie go związuję.
Ładnie. Tak wygląda wersja oficjalna. Trzymasz dobrze? Tak. Dobra, powiedz mamusi, że to z okazji walentynek. Od swoich chłopaków. To dla naszych kobiet. Dobra? Dobra. To dla naszych kobiet. Dziękujemy bardzo. Jasiu, co miałaś powiedzieć? To dla naszych kobiet. To dla naszych kobiet. Zobacz, jakie piękne. To buziak. Dasz to babci i zapytasz, czy zostaniesz moją walentynką? Tak. Trzymaj. No. Dawaj to babci. Czy zostaniesz moją walentynką? Babci, zostaniesz moją walentynką? Zadzwoń do dziadka. Zadzwoń. Bebe. Zadzwoń. Właśnie oglądaliśmy, jaka to melodia. Jak patrzę tak na siebie w tym telewizorze, jaka to melodia teraz. Nie wiem, kto to taki gruby? Niestety osobno rodzice na dole. O, tato, twój tato dzwoni. To najpierw twój tato. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękujemy za pozdrowienia, ale tak wszystkich widzów do wszystkich, to ja też. A no tak, tak, właśnie o was myślałem. No dziękuję. Jak ty w domu, a tu w telewizji, co za jakieś czary, Marek? No i teraz już trochę chudszy jestem. Ania, znam to. Ania, wciskam, Ania. Wciskaj Grzesiek. Kocham cię, kochanie moje. Tak. Grzegorz, pięknie, udało ci się. A chudszy jesteś teraz. No. Sporo się zmienia. No, to przeszłeś na keto? Pogrubia telewizja. Oj, pogrubia. Tutaj jesteś taki aż zmarnowany. Przecież ja normalnie jestem cienki jak listewka, Ania. Dobra, tym razem karta się skończyła. Telefon do mojej mamy. Halo, co tam, mamo? No nic. Co, siara? No nie wygrałeś to, co oddałeś w finał. Mamo, zawsze życie drugi, a ty to tak jakbym przyszedł z piątką ze szkoły, a ty byś powiedziała, że Krzysiu ma szóstkę. Żartuj. Dobrze. Tatek już pochwalił, że wstydu nie przyniosłeś. No, to dobrze. Widziałeś, Ania, tato mnie pochwalił, że wstydu nie przyniosłem. Widzisz? Jak tato pochwali, to... Tego się nie spodziewałeś, nie? No. Rodzice to są tacy trochę zestrachani naszymi tutaj pomysłami, szczególnie moimi, co jeszcze nowego wykombinuję i ile im tam jeszcze wrażeń nowych przyniosę. No ale jak póki co, to wszystko tak pozytywnie, prawda? No i lepiej to wygląda. Nie ma co gadać. Jeszcze nie jest wykończone, troszeczkę w niektórych miejscach odstaje. Trzeba to przykleić. Tak wyglądają fotele. No tak jak Kuba powiedział, trochę jasne. Trochę jasne. Kuba, jesteś? Nie ma go. Trochę jasne te fotele. Ale to zakładamy z Kubą, że jak już są takie fajne fotele zrobione, trochę tu przygotujemy, kierownica w skórze, więc trzeba zakładać białe koszule i w polu robimy tylko w białych koszulach. Już może bez garniturów, ale biała koszula ma być takim tutaj wyznacznikiem jakości i czystości na gospodarstwie. Grzegorz Bardowski. Dziękuję. Jeżeli chodzi o wały, widziałem, zebrałem wszystkie kontakty, także wrócę niebawem z odpowiedzią, co z tym mądrego można zrobić. Mamy tutaj troszeczkę sporo śniegu i szczerze mówiąc, jeden kontener cały już jest zapełniony. Tutaj przyczepa, która była cała ze złomu, nie ma. Wszystko jest wrzucone w ten kontener. Wały jeszcze nie, chociaż mogły lądować, więc dajcie mi jeszcze trochę chwilę, trochę ten śnieg zejdzie. Dokopiemy się do nich i po prostu odezwę się tam do jakichś osób. Ciężko będzie zadowolić wszystkich, bo są trzy sztuki, chyba że każdy po jednym weźmie, ale myślę, że nikogo to nie będzie interesować, więc czekajcie na kontakt z mojej strony. No, to tu można zaglądnąć sobie. Ilunia,
tutaj, chwila. Nic się nie bójcie. No przeszkadza mi ewidentnie ten aparat. Kolejna porcja złomu, tak to na tych gospodarstwach jest, wszystko się przyda. Jak myślicie, zgadujcie od czego to rama z zaczepem. Może ktoś będzie miał jakieś pomysły? Złom użytkowy, no właśnie. Ale są jeszcze inne tematy, jak jakiś pług. PHX, piątka bodajże, tak? Trochę się nim naorałem z taką bronką tutaj dużą. Kurczę, może jak się trochę odgrozujemy tutaj z tych takich śmieci, to też zrobię jakiś odcineczek, jakby jakaś osoba była chętna, to jest szansa, że komuś jeszcze posłuży, bo ja już z tego na pewno korzystał nie będę. Tutaj z boczku. Słuchajcie, sprawa jest taka, no planowaliśmy tutaj z Anią taki wyjazd walentynkowy. Niestety się nie udało z powodu choroby dzieci. No i teraz coś tam Ania rezerwowała. Ja sobie teraz myślę, o kurczę, pogoda idzie. Jęczmień trzeba będzie browarny siać. Tak. Ania? No? Ten termin to jaki to jest? Jeszcze raz mi powiedz. Ja już zarezerwowałam. 26, 27, 28. Ajajajaj. Tak myślę teraz. No dobra. O, wiesz o co chodzi? Jesteś? Co, nawozy? No, słucham. Nie, nawozy szybciej. Siew jęczmienia, siew jęczmienia browarnego. Na piątek, na czwartek, wstępnie na czwartek. No ale wiesz, tam będzie po prostu sprawdzanie pogody. Tam może się trochę zmienić, może to nie będzie, może będzie jeszcze za mokro. To zobaczymy w trakcie, ale... No. Mam nadzieję, że pogoda zagra tam na późniejsze terminy. Załóżmy na 1 marca. To też będzie w miarę. No dobra. No to będziemy sprawdzać pogodę. Obiec już jest, Grzesiek, jak chcesz. Idę. Czyli standardowo, jednak te prace polowe mogą sporo pokrzyżować planów. Interes pod chmurką. Aniu, jaki ogórek preferujesz? Kiszony. Dobra, okej. Okay. Kiszony. Jasiu? Jasiu, zajada. Już? Beze mnie? Ale ja mam. O. Proszę. Chcesz ogórek? Mam coś dla ciebie. Spróbować? O, co kobieta, to kobieta w domu. Co, Niania? Pewnie. Ja tak z dworu i akurat w dobrym miejscu, jak to kiedyś pewnie przy piecyku się siadało. Kaflowym, a tutaj, zobaczcie. Rybka była, rybka lubi pływać podobno, Ania. A teraz przy piekarniczku. Miejsce dla mnie. Trzeba coś zjeść. Dzisiaj mamy... Dorsza i kapustkę białą z majonezikiem. Co? Z trzoskiem? Lubię tą wersję. Tak? Nagrywaj. Nagrywam. Co jest? Czego mam nagrywać? Co będziesz robił? Ja znowu to zrobili. Co? Zjedli ze mną rybę. Nasi widzowie już drugi raz. Tak głową macha. Niemożliwe. Niemożliwe. A tym vlogom, Livia, oczywiście towarzyszą emocje. No, tak tu jest. Tak tu się żyje na tej wsi. Wiecie, że właśnie poświęciliście 13 sekund ze swojego życia po to, żeby oglądnąć, jak jadłem rybę?
czekaj. Na widlaka chyba, co nie? Teraz tak. W miarę jest. A zobacz, weź zerknie, tak luźno chodzi, ale chyba dobrze. Tak. Trochę na bok i ono chodzi sobie. A tym vlogom, Livia, oczywiście towarzyszą emocje. Ojojojoj. Odezwę się później.